Dzisiaj Solidarni 2010 mają zaszczyt rozmawiać z panią dr Ewą Kurek. I pierwsze pytanie tej rozmowy. Od ilu lat i zajmuje się pani tematyką stosunków polsko-żydowskich? Co było powodem zainteresowania tymi kwestiami? I od razu, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób pewnym być może metamorfozom ulegało postrzeganie tego tematu i tej kwestii w trakcie wieloletnich badań? Jeśli chodzi o przyczyny i termin, kiedy zaczęłam zajmować się moimi badaniami, no to w tym momencie uświadamiam sobie, ile życia za mną, czyli jest to dokładnie 31 lat siedzę w tej tematyce. Przyczyna, czy właściwie przygoda moja z Żydami zaczęła się w 75 roku w Nowym Jorku, kiedy jako młoda dziewczyna wylądowałam u swojego brata i dostałam zamówienie na napisanie pierwszego w życiu artykułu z Nowego Dziennika. Siedziałam w Bibliotece Nowojorskiej i wyszłam na korytarz, paliłam papierosa, wtedy paliło się w Nowym Jorku wszędzie. Podszedł do mnie chłopak, mój rówieśnik, mógł być kilka lat starszy, młodszy, i polszczyzną zapytał, czy jesteś Polką. Tak, no to powiedział, a jestem Żydem, a wyście razem z Niemcami wymordowali Żydów. Na tym etapie ja urodziłam się w Kielcach i Żyda na oczy, szczerze powiedziawszy, nie widziałam. No oczywiście mnie to zabolało, zaczął mnie atakować niewybrodnymi słowami następnego dnia. Również, no więc po interwencji dyrektora działu slawistyki dał mi spokój. Powiem szczerze, że byłam wtedy jeszcze przez kilka miesięcy w Nowym Jorku i byłam absolutną antysemitką. Na dźwięk słowa Żyd po prostu dostawałam alergii. No i tak to zostało, wróciłam do Polski i zaczęłam pisać doktorat. I chciałam doktorat robić o dzieciach polskich wywożonych na Sybir między 1939 a 1941 rokiem. I wtedy mój profesor Kłoczowski powiedział, no zdajesz sobie sprawę, jaki to jest czas, stan wojenny, komuniści, nikt nie da ci, nie pozwoli ci napisać doktoratu z tego, wyjść opiekę nad dziećmi zakonów żeńskich i wtedy zrobimy aneks do pracy doktorskiej o Syberii. I pierwsza zakonnica, do której trafiłam, przymierzając się właśnie do tego tematu poprzez zakony, to była siostra Maria Sawicka od franciszkanek rodziny Marii na Żelaznej w Warszawie. No i siostra opowiadała o wózkach na Sybir, w pewnym momencie zaczyna opowiadać, a u nas w klasztorze, w Samborze pod Lwowem to były jeszcze dzieci żydowskie, Urszulka Pejper i to, i to, i tamto. I wtedy przed oczami stanął mi ten żydowski chłopak z Biblioteki Nowojorskiej. Zrobiłam relację siostry Sawickiej pełną już ze wszystkimi wątkami żydowskimi. Zakończyłam jak gdyby temat dzieci wywożonych na Sybir książką wydaną w podziemiu przez spotkania w Paryżu i przez podziemie polskie, ucieczka zesłania. No i poszłam już w temat żydowski. Obroniłam pracę doktorską, pierwsze wydanie polskie było w Znaku, bodajże 91 albo drugi rok. Książka została przetłumaczona na angielski, wydana w Nowym Jorku. I zrobiłam film dokumentalny dla drugiego programu telewizji polskiej. Ale podczas pracy nad tym tematem dzieci żydowskich, jak pisałam tę książkę, powstawały pytania, bo proszę Państwa, praca historyka to jest tak jak zabawa w puzzle. Układa się kawałeczek po kawałeczku, a już powstaje obraz prawdziwy. I były momentami w tej mojej książce o dzieciach żydowskich w klasztorach dziury. Dziury, których nie rozumiałam i w których w książce nie umiałam za bardzo skomentować, więc tak prześliznęłam się, powiem szczerze, po nim. To były najbardziej takie, to były dwa najważniejsze momenty. To był moment, kiedy wyczytałam u Ringelbluma, kronikarza getta warszawskiego, jego zapisek jest jesień 1941 roku i on pisze, że właśnie jest zimno, jest mróz, pisze te słowa i słyszę za oknem płaczące dziecko. Rano to dziecko będzie martwe. Myślałam sobie, jakiż to świat, że dorosły mężczyzna w pełni sił, na pewno ma ciepło, na pewno jest najedzony
słyszy pod oknem umierające dziecko i nie reaguje. Drugi moment, ale pamiętam, dałam to w książce z króciutkim komentarzem, zapytaniem, bo nie umiałam znaleźć odpowiedzi. Drugi moment takiej sytuacji, której nie umiałam wytłumaczyć, której to było, to też dokumenty głównie Ringelbluma, gdzie pisze, że proszę Państwa, 22 lipca 1942 roku Niemcy zaczęli wywozić Żydów z getta warszawskiego liczącego 500 tysięcy ludzi, czyli 500 000. Jesienią, koło września, zbiera się, ponieważ wtedy nie powstawały źródła pisane, więc nie mogłam nigdy dotrzeć, kto reprezentował te środowiska, ale kościoły i zgromadzenia zakonne Warszawy składają propozycje władzom żydowskim w getcie, że będą ukrywać, ratować żydowskie dzieci. I dochodzi do dyskusji pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi środowisk żydowskich, czy skorzystać z oferty Kościoła Polskiego, czy oddać te dzieci na przechowanie. To miało być z listami, ze wszystkimi formalnymi sprawami. I efekt tej narady jest taki, że środowiska żydowskie mówią, że dzieci niech giną razem z nami, że nie oddamy ich, bo mogą zostać ochrzczone. Inne środowiska przychylają się do propozycji. Koniec jest taki, że ta elita żydowskiego warszawskiego getta decyduje, że niech rodzice sami na własną rękę szukają ratunku dla swoich dzieci. Oni nie przyłożą ręki do tej akcji. Ale jednocześnie w czasie tej narady padają propozycje, co by było, gdyby można było ratować, czy będziemy ratować artystów, czy będziemy malarzy, polityków, czy kogo. I nikt nie zadaje pytania, a może jednak ratować dzieci. I tu była dla mnie taka kolizja, której nie rozumiałam, bo jednak w naszej cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, od kiedy pamięć historyczna sięga z dokumentów i w naszej mentalności jest tak, że jak to nie statek, to pierwsze szalupy są dla dzieci. Jeśli wróg napada na miasto czy na dom, to pierwsze drzwi zapiera ojciec, mężczyzna chroni dzieci przede wszystkim i kobiety. To był taki zgrzyt, którego ja skomentowałam to kilkoma zdaniami, nie wchodząc głębiej, bo nie rozumiałam, o co chodzi. Ale jednocześnie kończąc tę książkę, była sytuacja taka w Izraelu, bo oczywiście jeździłam do Izraela i tam zbierałam relacje wśród uratowanych dzieci żydowskich i mogę powiedzieć, że doprowadziłam do takiej konsolidacji tego środowiska, dlatego że te dzieci uratowane w klasztorach w ogóle się do tego nie przyznawały do nikogo. A pod wpływem moich badań one się tam zorganizowały nawet w stowarzyszenie od Hajfy po Jerozolimę i to od lat funkcjonuje. Pamiętam takie zdarzenie, właśnie pojechałam do Hajfy, przeprowadzałam z kimś wywiad i przyjechałam załamana do domu takiej Marysi uratowanej w Przemyślu, bo też musi Państwo sobie wyobrazić, że jak zaczęłam badania, to niewiele wiedziałam o Żydach, nawet nie wiedziałam, co to jest Szabas Goi, nie wiedziałam, nie znałam tych zwyczajów, nic, to zupełnie była dla mnie tabula rasa, więc i byłam na etapie wtedy takim, że bardziej mi było wstyd za Polaków, niż byłam z nich dumna, więc każde złe słowo brałam do siebie. I wtedy wróciłam taka załamana i mówię do Marysi, co tam usłyszałam, na co Marysia powiedziała, to się zastanów, czy ona mówi prawdę, a poza wszystkim to ja, Żydówka, ci mówię, że gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby to Żydzi mieli Polaków ratować w czasie wojny, to nie ocalałby żaden Żyd, żaden Polak, przepraszam, że gdyby Żydzi mieli ratować Polaków, to żaden Polak nie ocalałby z czasów wojny. Mówi Marysiu, co ty mówisz? Jeszcze jesteś Żydówką, dlaczego? Ona się roześmiała, powiedziała, wszystkiego nie mogę ci powiedzieć. A dlaczego, to sobie poszukaj. No i ja to odpowiedzi na pytanie dlaczego szukałam prawie następnych 20 lat.
I odpowiedzią na to pytanie jest książka Poza granicą Solidarności. Także te moje badanie i postrzeganie tematyki żydowskiej oczywiście ewaluowały w miarę po prostu jak moja wiedza o temacie się zwiększała. Ja trzymam w ręku właśnie tę pozycję, o której Pani wspomniała, Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie 1939-45. To zupełnie bezcenna i wyjątkowa pozycja. Na czwartej stronie okładki jest informacja króciusieńka. Poza biogramem autora jest krótka notka, którą napisał profesor Marek Chodakiewicz ze Stanów Zjednoczonych. Polski naukowiec, który coraz częściej także publikuje i wypowiada się w Polsce w ostatnim czasie. I pozwolę sobie przytoczyć krótki fragment. Tezy Ewy Kurek mogą być szokujące dla wielu. Jasne jest, że jej praca to politycznie niepoprawna interpretacja najnowszych dziejów Żydów polskich, szczególnie w okresie II wojny światowej. Największą wartością książki jest to, że zmusza nas do ponownego przemyślenia wielu założeń, wydawałoby się pewników, na temat społeczności żydowskiej w Polsce. Chciałabym zapytać, jakie to pewniki zakwestionowała Pani w tej pozycji i na podstawie jakich wyjściowych założeń, bowiem one tutaj w tej pozycji grają bardzo istotną rolę. Motto, cytat z Karla Jaspersa jest tutaj główną inspiracją. Na podstawie jakich badawczych założeń wystartowała Pani, pracując nad tą właściwie pomnikową pozycją? No taką myślą przewodnią, która jednocześnie tę myśl Karla Jaspersa dałam jako motto książki, to jest dzieło Karla Jaspersa. Przypomnę, że Karl Jaspers to był filozof niemiecki, który nigdy nie poszedł na współpracę z Hitlerem i w czasach jego rządów był na indeksie. W 1946 roku Karl Jaspers rozliczył Niemców za to, co zrobili w Europie, co się stało. I Karl Jaspers wytyczył 4 kategorie winy i według tego schematu, proszę Państwa, ja w książce rozliczam i Polaków, i Żydów. Bo tylko stosując jedną miarę do zagadnienia można rzeczywiście spojrzeć na problem czy na rzeczywistość, która się kiedyś wydarzyła. To, co zrobiłam, posługując się Karlem Jaspersem i posługując się tymi kategoriami winy, pierwsza kategoria winy według Jaspersa to jest kategoria polityczna. Jaspers powiedział, że wszyscy Niemcy ponoszą winę polityczną za to, że dopuścili, mówiąc krótko, Hitlera do władzy, że w pewien sposób, czy w bardzo wyraźny sposób tę władzę akceptowali, afiszowali, więc każdy Niemiec ponosi winę polityczną za to, co się wydarzyło pomiędzy rokiem 1933 a 1945 w Europie, według Karla Jaspersa. Drugi rodzaj kary to jest kara kryminalna, czyli każdy Niemiec musi odpowiadać za swoje czyny. Karę czy winę w sensie kryminalnym, wina nie obciąża wszystkich Niemców, tylko tych, którzy czynnie uczestniczyli w zbrodniach tego okresu. Trzecia wina to jest wina moralna, że moralnie każdy Niemiec ponosi odpowiedzialność za to, co się stało. I wina metafizyczna, czyli właśnie to są słowa Karla Jaspersa, że istnieje solidarność między ludźmi i w tym sensie każdy człowiek ponosi winę metafizyczną i sędzią jest tutaj tylko Bóg. Stąd właśnie
Z jednej strony te słowa Karla Jaspersa są mottem, ale jednocześnie stanowią szkielet mojej książki, dlatego że, proszę Państwa, to, co staje się w tej chwili modne, nie powiedziałabym, że tylko w Polsce, może w całej Europie, ale na pewno w środowiskach lewackich, to jest taki kierunek filozoficzny, który nazywa się relatywizm. A do czego on się sprowadza? Sprowadza się do tego, że relatywiści chcą powiedzieć, nie ma dobra, nie ma zła. Raz można ukraść, raz nie można. Raz można zabić, raz nie można. Raz można. Więc relatywizm burzy porządek właściwie można powiedzieć całej cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, w którym my od tysiąca lat funkcjonujemy, w którym my wyrośliśmy, ale w którym wyrośli Francuzi, Włosi, Anglicy i Niemcy. Więc w sensie filozoficznym te dwa nurty się w tej chwili bardzo ścierają, ale gdyby to była tylko dyskusja pomiędzy filozofami, to palto 6, grupka ludzi, którzy sobie dyskutują. Ten relatywizm jest bardzo widoczny, proszę Państwa, w prasie, w wyrokach sądowych, nawet w Rzeczpospolitej, w III Rzeczpospolitej, że dla jednych kradzież to jest, za kradzież należy się kara i sąd, dla innych kradzież jest nic, nad tym przechodzimy do... Także to jest bardzo niebezpieczne, ale w relacji z relatywizmem mamy do czynienia również w historii. I że jedne narody ocenia się taką miarą, innych taką. Bo historia, czy chce, czy nie chce, pokazując jakiś obraz rzeczywistości, nawet jeśli nie ocenia, to poprzez dobór źródeł może powodować to zachwianie wartości. Dlatego ta moja książka, powtarzam, jest poza tym, że porusza taką, a nie inną tematykę, jest jednym wielkim protestem przeciwko temu relatywizmowi w nauce historycznej. Że jeśli oceniamy II wojnę światową, jaki naród zachował, to przyjmijmy jedno kryterium. I najlepsze kryterium do tej oceny, moim zdaniem, w 1946 roku stworzył właśnie Karl Jaspers, który Niemców, swój własny naród, rozliczył według tych czterech win. I ja w mojej książce robię dokładnie to samo z narodem żydowskim i z narodem polskim. Przyczyną tego, że jako taki szkielet wzięłam również Jaspersa, bo proszę Państwa, było to, że w pewnym momencie badań nad tematyką polsko-żydowską zorientowałam się, że właśnie inne miary przykłada się do Polaków, inne do Żydów. Wynika to być może z tego, że część tych opracowań piszą historycy żydowscy, którzy mają zakodowane to, że naród żydowski jest narodem wybranym, życie Żyda jest bardziej cenne niż życie Polaka. Nie wiem, na ile u źródeł tego tkwi ten wątek. Być może tu nie wchodzę, bo to nie moja działka. Ale powtarzam, bardzo rzetelnie zebrałam źródła i pod kątem właśnie czterech win Jaspersa wypunktowałam i Polaków, i Żydów. Na czym w takim razie polega ta niepoprawność polityczna, o której mówił profesor Chodakiewicz? Jakie to stereotypy na temat winy Polaków, bo rozumiem, że głównie o to tutaj chodzi, obala Pani w swojej pozycji? No nie tylko chodzi o winy Polaków, aczkolwiek jest to oczywiście temat wiodący, ale również w tej książce rozprawiłam się z takimi powszechnymi stereotypami, bo oczywiście przez to, że po wojnie 50 lat milczeliśmy, że zawsze te środowiska żydowskie miały większy dostęp do mediów, to ukuto może już 100 lat temu, może 150, o nas na świecie stereotypowe takie pojęcie polski antysemityzm, Polak to antysemita. Ja to na wielu konferencjach naukowych, międzynarodowych również słyszałam, że jak już Żydzi nie mieli dyskusji argumentów, zawsze wstawał jakiś Żyd lub Żydówka i mówił, a wy i tak jesteście antysemici, bo
nawet do jasełek, w jasełkach występuje Żyd. No i ja zwykle w takich wypadkach siedziałam dość cicho, bo nie miałam argumentu, co na to powiedzieć. Większość Polaków tak reagowało. I w tej książce postanowiłam się rozliczyć z różnymi stereotypami i z różnymi tematami, zaczynając właśnie od takich podstawowych jak Żyd w jasełkach. Nie było mi, może powiem, trudno to zrobić, dlatego że moja praca magisterska dotyczyła średniowieczny kult Dzieciątka Jezus jako inspiracja procesu dowartościowania dziecka. Więc siedziałam w średniowieczu w renesansie i odkryłam ku mojemu zdumieniu, że kto wprowadził Żyda do jasełek? No więc, proszę Państwa, Żyda do jasełek wprowadzili Niemcy i Hiszpania. Działo się to tak, że w średniowieczu nie było telewizji, internetu, ale były klasztory. I na przykład te teksty jasełek krążyły po wszystkich klasztorach w Europie. I drogę z Hiszpanii do Krakowa odbywały w ciągu kilku miesięcy. Do Krakowa przychodziły teksty hiszpańskie, niemieckie. Zakonnicy krakowscy przekładali to na polski, ale w tekstach hiszpańskich i niemieckich, które były pierwotne w stosunku do tekstów polskich, ten Żyd już istniał. Więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której nie Żydzi wprowadzili, bo Żyd w jasełkach w Polsce pojawił się wcześniej niż fala osadnictwa żydowskiego. To odkrycie było dla mnie tak samo i tak frapujące, że pierwsze co, to pierwszy ten rozdział i tekst posłałam do Jerozolimy. Żył jeszcze wtedy profesor Jakub Goldberg na Uniwersytecie w Jerozolimie, Żyd polski, bardzo przyzwoity człowiek, i jego żona Olga Goldberg, która była etnografem i znała się na tych rzeczach. Zapytałam się, czy to możliwe, i dostałam odpowiedź: tak, strzał w dziesiątkę, to jest to. No i potem różne obszary po prostu badałam, poczynając od średniowiecza po dzisiejszy dzień, dlatego że, proszę Państwa, nie da się zrozumieć sytuacji relacji polsko-żydowskich w XX wieku, nie sięgając właśnie do tego wieku X, XI, XII i skąd to się Żydzi wzięli i tak dalej, i tak dalej. Więc to ten temat musiałam jako wstęp i pokazać w rozdziale, w rozdziałach różnych. No więc to są te stereotypy, dałam taki przykład stereotypu, który obalam. Jednocześnie wchodząc już w historię II wojny światowej, to proszę Państwa, od zakończenia wojny, od 1945 roku, historycy na całym świecie, pisząc o zagładzie, popełniają ten sam błąd. Ja zresztą też ten błąd w pierwszej książce popełniłam, że postrzegało się, i ja sama postrzegałam, okres między 1 września 1939 roku, w wypadku na przykład Warszawy, do 22 lipca 1940 roku, jako sytuację, którą wytworzyli Niemcy w ramach prześladowań Żydów. I że ich prześladowali, od 1 września 1939 roku do 22 lipca 1942, a potem wywieźli ich do Treblinki i zagazowali. I ten schemat jest powielany od końca wojny, powtarzam, we wszystkich opracowaniach. I Polaków, i Amerykanów, bo inaczej ja też sama sobie to nie wyobrażałam, że może to być, wyglądać inaczej. No i zabierając się do opracowania, do szukania odpowiedzi, wcześniej wspomniałam o tej Marysi, która powiedziała, że gdyby sytuacja była odwrotna, zaczęłam czytać żydowskie źródła. Zaczęłam czytać dzień po dniu, słowo po słowie, pamiętniki Czerniakowa, przewodniczącego Judenratu Warszawskiego. Proszę Państwa, naprawdę była to lektura pasjonująca. Ja, jak to odkryłam, to po prostu, już mówiąc, nie spałam całą noc. Czy to jest możliwe? Okazało się, że od momentu wejścia Niemców do Warszawy Czerniakow zaczyna na całej linii kolaborację, współpracę z Niemcami. I w maju, w zapiskach Czerniakowa, w maju 1941 roku trafiłam na zapisek Czerniakowa, że został
dostał nominację z rąk Niemców na burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. No, powstał problem rzeczywiście, bo to coś nowego. Co innego jest getto stworzone przez Niemców, proszę Państwa, otoczone murami, żeby ich tam trzymać na wymordowanie, a co innego jest sytuacja, w której burmistrz autonomii żydowskiej getta warszawskiego dostaje z rąk Niemców dobre auto i tak dalej, i tak dalej. No, musiałabym Państwu to zachęcam do lektury. Wydane po polsku są zapiski Czerniakowa, to nawet nie będąc historykiem, człowiek wytwarza sobie obraz. No i powstało dla mnie pytanie, skąd ta autonomia, to jak królik z kapelusza wyskoczyło. No i drążąc temat, sięgając w przeszłość, bo to tak zawsze trzeba odpowiadać na pytanie, szukać odpowiedzi na pytanie, trafiłam na stenografy sejmowe Sejmu Konstytucyjnego z roku 1919, w którym poseł Izaak Grünbaum w imieniu posłów, pamiętajmy, że Polska istnieje jeden rok, zbiera się sam Sejm Konstytucyjny, który ma uchwalić konstytucję, uchwaloną zresztą w 21 roku. I ze stenogramów sejmowych wynika, że poseł Grünbaum w imieniu posłów żydowskich zgłasza projekt 113 punktu ustawy konstytucji, który miałby mniej więcej brzmieć w ten sposób, że w ramach konstytucji gwarantuje się Żydom prawo do autonomii, czyli taka autonomia byłaby w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie. Na co odpowiada i Żydzi liczyli w tym momencie na poparcie socjalistów w Sejmie, że poprą ich projekt tego 113 punktu i przewodniczący koła poselskiego socjalistów zrywa się i odpowiada dość ostro Żydom, że z Polski nie zrobimy szwajcarskiego sera. Polska jest państwem Polaków i proszę nie liczyć na autonomię. Nigdy nie dostaniecie naszego państwa. Już nie wchodząc w szczegóły, jakie dalej źródła trafiłam, może wspomnę tylko, że pierwszy ślad myśli o autonomii żydowskiej w Polsce pojawił się, proszę Państwa, w czasopiśmie bodajże Heinat się nazywało, wydawanym przez Żydów z kręgów sionistycznych w październiku 18 roku. Jeszcze zanim powstało państwo polskie, środowiska żydowskie myślały o tym, żeby zażądać od Polaków autonomii. I tak naprawdę dwudziestolecie wojenne i te iskrzenia na linii Polacy-Żydzi skupione były wokół idei autonomii żydowskiej, której Polacy nie chcieli dać, a której Żydzi się domagali. I teraz jeśli wrócimy do zapisków Czerniakowa, to jawi się obraz następujący, że muszę powiedzieć od razu, że Czerniakow spośród wszystkich Żydów tamtego czasu okazał się człowiekiem najbardziej przyzwoitym i w momencie, kiedy Niemcy zażądali od niego podpisania dokumentu zezwalającego na wywiezienie Żydów na śmierć do Treblinki, nie podpisał dokumentu i popełnił samobójstwo. I tu trzeba pamiętać o nim jako o człowieku niezwykle jednak prawym, dlatego że myślę, to jeszcze wszystko wskazuje na to, wszystkie żydowskie źródła wskazują na to, że Czerniakow, który w sensie politycznym stał na czele warszawskich Żydów, ale na czele Żydów w Polsce, był przed wojną senatorem, był przewodniczącym największego getta w Polsce, czyli Warszawy, więc ton polityczny nadawał on. Myślę, że jego myślenie biegło mniej więcej takim torem. Bo pamiętajmy, że Żydzi wzorowali się, uczyli się politykowania i polityki od Polaków oczywiście. Zresztą w Izraelu do dziś wzorują się na Polakach, polscy Żydzi. Więc myślenie Czerniakowa myślę, że biegło tymi torami, że Polacy przez 20 lat nie chcieli nam dać autonomii i nigdy z dobrej woli tej autonomii nam nie dadzą. Ale jeśli popatrzeć na zachowanie Piłsudskiego, który wypowiedział posłuszeństwo Rosji, Niemcom i Austrii, po czym stworzył niepodległe państwo, z którym jednak świat musiał się liczyć,
to jeśli ja dogadam się z Niemcami, a Niemcy przyszli do Polski jak zwykle na 2 lata, na 5, na może na 20, ale kiedyś sobie pójdą. Jeśli ja z Niemcami, myślę, że tak myślał Czerniakow, stworzę tu autonomię, to Niemcy za kilka lat pójdą, a autonomie będą faktem, z którym Polacy będą się musieli liczyć, tak jak świat liczył się z niepodległą Polską w 18 roku i musiał się liczyć, nie dlatego, że chciał. Myślę, że takie było jego myślenie, aczkolwiek powtarzam, to jest moja teoria i nie uważam jej za pewną, bo mam za mało źródeł do tego. Także to było odkrycie i to, co prezentuję w książce, o czym myślę, profesor Kodakiewicz mógł napisać, że tu trzeba zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i widzenie getta jako właśnie ośrodka czy systemu represji wobec Żydów. Myśl, która wprowadza drugie dno także, czy też może jeszcze cofa się w czasie, ażeby te losy, o których tutaj wspominała Pani, dotyczące II Rzeczpospolitej, poprzedzić wydarzeniami wcześniejszymi. Mam na myśli relacje narodu żydowskiego do zaborców na terenie Polski, do w ogóle współistnienie tych dwóch narodów przez 123 lata polskich zaborów. Przywołam myśl Dawida Warszawskiego, który pisze o tym, że o polsko-żydowskim małżeństwie, w którym były lepsze i gorsze dni, mógł pisać tylko potomek asymilatorów. I Polacy, i Żydzi wiedzą, że żadnego małżeństwa nie było. Było wymuszone przez historię mieszkanie pod wspólnym dachem i dzieci pokątnie spłodzone. Tu jest koniec cytatu z Dawida Warszawskiego. Natomiast dalej w Pani książce pojawia się stwierdzenie następujące i poprosiłabym tutaj o rozszerzenie tej myśli, bo wydaje mi się, ona właśnie jest przejawem takiego obalania stereotypów, o których wcześniej mówiłyśmy. Że większość polskich Żydów w II Rzeczpospolitej, ale także wcześniej, o czym pisze Pani, była cudzoziemcami z polskim obywatelstwem w paszportach. Swoimi i obcymi na polskiej ziemi. I tak naprawdę domaga się komentarza taka myśl, która nie wskazuje na jakiekolwiek wzajemne interakcje tych dwóch narodów, które, jak Pani podkreśla, przez 1000 lat na tej samej ziemi, na tym samym skrawku polskiej ziemi współistniały, ale tak naprawdę właśnie, czy współistniały? Istniały obok siebie, umówmy się, i tu absolutnie Dawid Warszawski ma rację. To jest kolejny błąd, który popełniają historycy i żydowscy, i polscy, i zagraniczni, że postrzegają Żydów i Polaków jako jeden naród wyznający inną religię. Nie ma większej bzdury. Żeby to zrozumieć, to słów kilka muszę sięgnąć właśnie do pradziejów Polski i odpowiedzieć na pytanie, a skąd się ci Żydzi u nas tak wzięli? Po co? Kto ich tu? Więc pierwsze osadnictwo, ślady są 10, 11 wiek, ale to były pojedyncze osoby, gdzieś tam Żydzi się osiedlili niewielkimi garstkami. Tak naprawdę o takim już planowym i znaczącym w skali kraju osadnictwie możemy mówić w czasach Kazimierza Wielkiego, jeśli przypomnę Państwu, że czasy panowania Kazimierza Wielkiego to jest rok 1333-1370. Sytuacja była taka, że w Polsce w rolnictwie, tak jak i dziś, była nadprodukcja. Nadprodukcja była dlatego, że w XI-XII wieku cystersi przynieśli do Polski trójpolówkę. Mamy klimat dobry, dobrą ziemię i nagle zaczęliśmy produkować niebotyczne ilości ziarna, przede wszystkim pszenicy. Dusiliśmy się w tej żywności, a jednocześnie Polska była wtedy krajem, w którym istniały 4 stany. Król, księża, czyli kler, szlachta i chłopi. Król oczywiście nie będzie zajmował się sprzedażą zboża, księża, ich obowiązkiem było się modlić, chłopi mieli orać ziemię. Jedyną grupą, która mogła to zboże sprzedawać, bo miała pieniądze i jako taki ogląd świata, była szlachta.
ale szlachcic, polskie prawo opowiadało, że szlachcic, który zajmie się handlem, traci szlachectwo. Nikt nie chciał stracić szlachectwa, czyli była, warunki ekonomiczne były takie, że król Kazimierz na gwałt, że tak powiem, żeby jakoś tam gospodarczo ten kraj funkcjonował, musiał znaleźć handlarzy. Ludzi, którzy będą sprzedawać, kupować od chłopów i od szlachty to zboże i Wisłą do Gdańska sprzedawać, wywozić do Irlandii, Francji, bo tam był głód i dobrze płacili za to. Jednocześnie w Europie sytuacja była taka, że grupą, nacją, która była najbardziej prześladowana, byli wtedy Żydzi. Żydów wyrzucili w XIII wieku z Anglii, z Francji, spalili ich w Wiedniu. Była to grupa, która poszukiwała warunków do godziwego życia dla siebie, swoich rodzin, a jednocześnie znała się na handlu. I to była decyzja, można powiedzieć, genialna z punktu widzenia gospodarczego i tamtych czasów Kazimierza Wielkiego. Sprowadził tych Żydów do Polski i jeśli popatrzymy na efekt, bo tak czasem narzekamy ciągle na Żydów, ale proszę Państwa, XVI wiek, złote czasy Polski, gospodarcze, kulturowe, kulturalne, to były spowodowane tym, że Żydzi sprzedawali nasze zboże, a my mieliśmy pieniądze. Więc Polska przeżywała złoty wiek. Ten złoty wiek, XVI wiek, można powiedzieć, był wspólnym dziełem Polaków i Żydów. I w sensie mówię handlowym, ekonomicznym Żydów, reszta oczywiście Polaków. Pisze się nawet, że od XV, XVI, XVII wieku w Polsce istniało 4-5 stanów, czyli król, księża, szlachta, chłopi i Żydzi. Bo Żydzi osiedlili się, Kazimierz Wielki dał im prawo osobnictwa bardzo na dogodnych dla nich warunkach, które z góry zakładały jak gdyby odrębne życie we wspólnotach. Czyli król gwarantował Żydom prawo do wyznawania religii, budowania synagog, prawo do funkcjonowania w takich wspólnotach społecznych. Żydzi mieli płacić podatek, ale płacili podatek nie indywidualny każdy Żyd, tylko zbierał się kachał żydowski, czy z czasem przekształciło się to w Sejm Czterech Ziem. Nigdzie Żydzi nie mieli swojego parlamentu, a w Polsce mieli. Żydowscy urzędnicy skarbowi zbierali podatek i raz do roku królowi składali podatek od całej ludności żydowskiej. Czyli jak gdyby Żydzi funkcjonowali od średniowiecza w oddzielnych strukturach i społecznych, i religijnych, językowych oczywiście, bo mówili swoim językiem, mentalnościowych, żyli obok Polaków. Także prawnych, przepraszam, mieli własne sądownictwo. To znaczy sądownictwo w sprawach karnych jednak podlegało sądom, Trybunałom Polskim i Sądowi Króla. Tylko w sprawach takich cywilnych, powiedzmy sobie, to tym zajmowali się. I to była sytuacja naprawdę komfortowa, proszę Państwa, i dla Polaków, i dla Żydów. Oni sobie tu żyli spokojnie, nazywali Polskę Polin i do dziś nazywają, ale nie mylić z Polską. Polin to jest miejsce dla osiedlenia. A związani byli z Jerozolimą, bo raz do roku w Pesach jednak składali sobie życzenia, tak jak w Wigilię, za rok w Jerozolimie. Tam była ich ojczyzna, tam był ich Bóg, a to było miejsce zamieszkania po prostu. To nie była ich ojczyzna, bo nigdy, mieszkając w różnych krajach, Żydzi przyjęli zasadę, to wynika z ksiąg żydowskich, że nie mieszają się w wojny wewnętrzne, nie mieszają się w politykę i tak dalej. Więc żyli sobie tu w Polsce i ten stan, proszę Państwa, mógłby trwać nawet do dnia dzisiejszego i funkcjonować perfekt w sensie ekonomicznym czy jakim innym, choć to niemożliwe, bo nam by się nie chciało siedzieć, już nie ma szlachty, więc co byśmy robili, ale to żartuję teraz. To funkcjonowało wszystko do rozbiorów. Przyszły rozbiory i ja ku... Kolejny właśnie, odskakuje stereotyp. Wszyscy my wiemy, historycy i powszechnie wiadomo, że w 1939 roku Żydzi budowali bramy i witali Armię Czerwoną.
u Bałabana, u historyka żydowskiego, znalazłam dokumenty na to z wymienionymi nazwiskami, jak w roku 1772 Żydzi Lwowa i miasteczka Brody, żydowskiego miasteczka, witali przedstawicieli cesarzowej austriackiej, jak się cieszyli, że nastąpił rozbiór Polski i wreszcie dostają się pod panowanie kulturalnego cesarza. Więc to łamie kolejne stereotypy, prawda? Czyli to nie był wymysł Żydów z 1939 roku, tylko coś musiało być wcześniej, dlatego sięgałam wcześniej i trafiłam na pierwszy rozbiór. Żydzi politycznie i emocjonalnie nie identyfikowali się z państwem polskim. Mówiąc wprost, było im wszystko jedno, czy tymi ziemiami zawiaduje orzeł, biało-polski orzeł, czy dwugłowy carski orzeł, czy jakiś jeszcze inny, austriacki czy pruski. Czyli i to był moment właśnie rozbiorów, kiedy drogi polskie i żydowskie się rozeszły. To znaczy, żyli obok siebie, ale tworzyliśmy zgrane państwo do roku 1795, tak? Polakom nie przeszkadzało, że Żydzi nie są patriotami, że nie uczestniczą w wojnach, bo od tego była szlachta. Każdy miał swoją rolę. W 1995 roku upada społeczeństwo stanowe, każdy musi brać za miecz i walczyć o tą Polskę. A Żydzi mówią, to nie jest nasz interes, to jest polska sprawa. I ta sytuacja trwa aż do II wojny światowej, że Żydzi każdą polską wojnę traktowali jako polska sprawa, że to nie jest ich interes. Poza wyjątkami, proszę Państwa, na przestrzeni, i to też są wyliczenia żydowskich historyków sprzed wojny, na przestrzeni lat 1795-1918 zaledwie 1-2% Żydów wsparli Polaków w powstaniach, w walce o wolność. Trzeba pamiętać oczywiście o Berku Jesolewiczu, pułkowniku żydowskim, który zginął pod Kockiem za Polskę. Trzeba pamiętać o tych naprawdę Żydach, patriotach polskich, bo byli to wspaniali ludzie, ale nigdy przez te 123 lata niewoli ten procent Żydów wspierających Polaków w dbałości o państwo polskie, w odbudowę, nie sięgnął 2% społeczeństwa żydowskiego. Czy w takim razie była dla, skoro tak, czym w takim razie dla Żydów była tak naprawdę wolność i niepodległość? To, czym, na czym powstała, tak naprawdę ukonstytuowała się II Rzeczpospolita Polska? Wolność i niepodległość dla Żydów na pewno nie była nigdy dla polskich Żydów, poza, powtarzam, tymi wojątkami, Berkiem Jossalewiczem i tymi 2%. Wolność to się pojawia w XIX wieku. Dochodzi w zaborze austriackim, na przykład Żydzi mają obowiązek posyłać dzieci do szkoły. Żydzi zaczynają wychodzić z tego getta swojego własnego, z języka. Zaczynają się uczyć polskiego języka, zaczynają ubierać się jak Europejczycy. Ale wolności nigdy środowiska żydowskie nie wiązały z wolnością pojmowaną tak jak my, z wolnością państwa polskiego, bo dla nas Polaków wolność znaczy państwo polskie, tak? Z granicami, z rządem, z królem czy prezydentem, w którym my się sami rządzimy. Można powiedzieć, że tę wolność najwyraźniej, taką żydowską, ale to wchodzimy w działkę Żydów komunistów. Właśnie o to chciałam zapytać, na ile to się potem zaczęło przeobrażać w ten romans z komunistami? Potem innym Żydom spolonizowanym, posługującym się polskim językiem, od pierwszej wojny światowej, od końca pierwszej wojny światowej, tę wolność widzieli w Polsce w autonomiach. Natomiast Żydzi komuniści tę wolność widzieli w kategoriach zrównania ludności żydowskiej z prawami z inną ludnością, że żeby nikt na nich nie mówił Żyd. Można sięgnąć do
publikacji Maksymiliana Horwica, przyjaciela zresztą Piłsudskiego, który do 1905 roku razem byli w PPS-ie. Tam jeszcze były jakieś sytuacje, świadkowanie sobie na ślubach i tak dalej, przyjaciele. Potem drogi się rozeszły. No, Piłsudski poszedł po wolną Polskę, a Horowitz był temu przeciwny. Właśnie w tych swoich broszurach wypisywał, że tylko komunizm da Żydom wolność, że wszyscy będą braćmi, będą równi, be. I te wszystkie bzdury komunistyczne brał za dobrą sprawę. I o taką wolność chodziło, internacjonalną, że jeśli nie będzie Polaków, nie będzie Rosjan, nie będzie Francuzów, to i Żydzi znajdą swoje miejsce, bo Żydzi jako naród, jako takie, można powiedzieć, sekty nawet, miejsca w państwach narodowych nie miały. No jeśli chodzi o Horwica, Maksymiliana Horwica, to skończyło się to dramatem, bo on oczywiście szykował się do zbudowania państwa. W 20 roku szedł na Polskę z innymi zdrajcami, żeby tu stworzyć rząd. W końcu Piłsudski był zmuszony wydać za nim list gończy. Horwitz uciekł do Moskwy i został zamordowany przez Stalina w 1937 roku. Także to są te dwie wolności, można powiedzieć, że mogę sobie wyobrazić, że przed rokiem 1905 Horwitz z Piłsudskim mówili o wolności, będziemy walczyć o wolność, tylko tak jak napisałam w książce, inne w to słowo wkładali treści. Dla Piłsudskiego i dla nas Polaków wolność to jest zawsze wolność w sensie wolnego państwa, natomiast dla Żydów była to wolność, której ja nie do końca rozumiem, ale oni tak sobie to wyobrażali, że ma być likwidacja państw narodowych i tylko w tej sferze takiego internacjonalnego konglomeratu ludzi oni znajdą swoje miejsce. Ale powtarzam, to byli tylko Żydzi komuniści, Żydzi religijni, ortodoksyjni, w ogóle nie mieli nic wspólnego z tym komunizmem i z tym pojmowaniem wolności. Dla Żyda takiego ortodoksyjnego, Żyda, Hasyda, wolność kojarzyła się ze spokojnym życiem, z możliwością odprawiania szabasów w piątek, z jako takim dobrobytem materialnym. I to Polska zapewniała im, i oni nie walczyli o nic innego, tylko o godziwe, spokojne życie w tym polin, czyli w tym miejscu wybranym do osiedlenia. I teraz znowu sytuacja zmieniła się radykalnie w momencie, kiedy to polin, czyli to spokojne miejsce do osiedlenia, okazało się miejscem niespokojnym, okazało się miejscem Holokaustu. Druga wojna światowa, która stanowi właściwie no najbardziej radykalną cezurę w czasie tego tysiąca lat wspólnych losów. I na ile, wracam tutaj do myśli Dawida Warszawskiego, historię po Holokauście piszą Żydzi zasymilowani, to znaczy Żydzi, którzy odstąpili od reguł ortodoksji, uczyli się języka polskiego, próbowali się w jakiś sposób wtapiać w społeczeństwo okalające, czyli w Polaków, z którymi sąsiadowali, znali język polski, upodabniali się swoimi zwyczajami, stylem bycia, wykształceniem do otaczających Polaków. I ci, jak twierdzi Dawid Warszawski, rozumiem z tego cytatu, oni właśnie ocaleli. Oni mieli w ogóle szansę ocaleć. I oni napisali historię Holokaustu po Holokauście. Tak, i oni nadają ton tej historiografii i pisaniu historii po II wojnie światowej. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że II wojna światowa przyniosła śmierć narodowi polskich Żydów, bo tak trzeba o nich mówić, naród polskich Żydów, ale kto ginął w Treblince, w Bełżcu, w Sobieszu,
ginęły te nasze, jak to w wiosełkach ludowych się mówi, bidne Jośki chude. Czyli to poczciwe żydostwo, które nic dla Polski nie robiło, ale też nie robiło nic przeciwko Polsce. Chciało spokojnie tu żyć, wychowywać dzieci, modlić się i umierać. I oni poszli na śmierć przede wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałam, te autonomie żydowskie, bo tak trzeba to mówić, nie getta, władzą w autonomiach żydowskich były Judenraty. W Judenratach siedzieli Żydzi zasymilowani, ci, którzy mówili po polsku i po niemiecku, bo to trzeba się kontaktować było ze światem. Nawet w żydowskich źródłach są skandaliczne zapiski, że w Judenracie warszawskim nie było Żyda, który umiał mówić po żydowsku, a Hasydzi mówili tylko po żydowsku, czyli nie mogli się, nie byli w stanie porozumieć się z Żydami. I potem przytoczę słowa Ben-Guriona po wojnie, który powiedział, że ktoś to w Polsce ocalał. Ocalali ci, którzy byli największymi egoistami, którzy po trupach walczyli o przetrwanie, a więc przede wszystkim Judenraty, urzędnicy Judenratów i policja żydowska. W mojej książce na podstawie żydowskich źródeł zrobiłam takie obliczenie, że, i to się zgadza ze wszystkimi żydowskimi źródłami, że w policji żydowskiej byli przede wszystkim w Judenratach, to byli adwokaci, inteligencja żydowska, lekarze, czyli ta spolonizowana część, o której właśnie Dawid Warszawski pisze, która potem nadawała po wojnie tą historiografię. Głos Żydów przyzwoitych, inteligentnych, Sagana, Ringelbluma, profesora Bałabana, przestał istnieć, bo oni zginęli w getcie. A w gettach, powtarzam raz jeszcze, przetrwała policja żydowska i urzędnicy, czyli spolonizowani ludzie najgorszego rodzaju, którzy po prostu prowadzili swoich braci na śmierć. Przetrwała też grupka spośród Żydów bardzo przyzwoitych, ale prostych ludzi, przechowanych gdzieś Polaków, i oni się specjalnie nie odzywali, nie nadawają tonu w historiografii i zapiskom. Druga grupa, która tworzyła historię od 1945 roku po koniec lat 80., to była grupa żydowskich komunistów, którzy wyjechali na wschód razem z cofającą się w 1945 roku Armią Czerwoną, albo też w 1939 roku wiele przypadków było takich, że warszawscy Żydzi różni z całej Polski, uciekali pod okupację sowiecką, bo to był dla nich raj i realizacja ideałów. I oni potem w 1944-1945 roku wrócili do Polski, przejęli władzę. Czyli mamy w zasadzie plus Żydzi amerykańscy, którzy w ogóle nie pomogli Żydom, ale chcą ukryć tę prawdę. I mamy tu do czynienia właśnie z historią, z historiografią, z kłamstwami tworzonymi przez te najgorsze kategorie Żydów. Czyli powtarzam raz jeszcze, Żydów, tych inteligencji żydowskiej, urzędników Judenratu, policjantów, którzy przetrwali, ale którzy zrobili od pierwszego dnia końca wojny wszystko, żeby ukryć tę prawdę, żeby nikt nie dowiedział się, co oni naprawdę zrobili, że oni prowadzili swoich braci na śmierć. Noblista Eli Weiss nawet pisze, że najlepiej ogłosić na świecie zakaz badań nad Holokaustem. Chodzi o to, żeby nie wydostały się na zewnątrz te głosy Żydów pomordowanych, jak głos Ringelbluma, powtarzam, Sagana, Katzenelsona, Szpilmana i innych, którzy pokazują tę rzeczywistość w gettach Polski, tę rzeczywistość, która polegała na tym, że to policjanci żydowscy, że urzędnicy żydowscy wywlekli swoich braci, tych biednych Hasydów, ich dzieci, ich żony, i pognali do Treblinki. Więc to jest interes tej grupy. No komuniści jak zwykle
Żydzi też, w każdej nacji komuniści lubią kłamać i dorabiać sobie jakieś swoje własne historie, ogłaszając światu jako prawdziwe. Przede wszystkim fałsz historyczny, jeśli chodzi o komunistów, polega na tym, i to ta rzecz została odkłamana tak dopiero na początku XXI wieku. Chodzi o powstanie w getcie. Długo ja sama byliśmy przekonani, że powstanie w getcie walczyli żydowska organizacja bojowa. Okazuje się, że tak naprawdę Żydami, którzy najwięcej krwi przelali, ale to też był moment dla mnie na przykład, że rząd był lewicujący. Jakim cudem kilku AK-owców zginęło, przedostając się do getta i walcząc z żydowskimi żołnierzami. Dopiero odpowiedź przyszła na początku, powtarzam, około roku 2004, może ukazał się artykuł Pawła Shapiro i z Nowego Jorku jednego z żołnierzy Apfelbauma. Dlatego i okazało się, że tak naprawdę powstanie w getcie to jest dzieło Żydowskiego Związku Wojskowego i słów parę o tym powiem. To była znowu ta grupka Żydów, nie przekraczająca znowu 1-2%, o których my Polacy musimy pamiętać absolutnie, którzy w 1939 roku utworzyli na wzór Służby Zwycięstwo Polski organizację konspiracyjną, właśnie Żydowski Związek Wojskowy. Na czele tego związku stanął Apfelbaum i oni przez rok 39, 40, 41, 2, wtedy kiedy reszta Żydów kolaborowała z Niemcami, oni bardzo ściśle ręka w rękę szli z Armią Krajową. Stąd ta pomoc dla nich, stąd wywieszona w getcie warszawskim flaga i polska, i flaga żydowska. To była ta wąska grupa, o których można powiedzieć, to nie byli polscy Żydzi, to byli Żydzi, którzy czuli się Polakami. Żydzi, którzy umieli tę dwunarodowość sobie pogodzić. Oni byli Żydami, bo oni zostali Żydami, ale oni byli patriotami polskimi. I jako tacy do końca przetrwali, tyle tylko, że oni zginęli w getcie, a przetrwał żołb. I całą chwałę, cały splendor powstania w getcie warszawskim przypisali sobie komuniści, Żydzi, Żop, Edelman i inni, choć tak naprawdę oni nawet broni nie umieli za dobrze trzymać. Bo żołnierzami, którzy walczyli z Niemcami, to był Żop. No i trzecia kategoria Żydów, którzy, jeśli odpowiedzieć na pytanie, kto zabiera głos w tych sprawach, to są Żydzi amerykańscy, którzy nie kiwnęli palcem, żeby pomóc Żydom w Europie i polskim Żydom również, ale jak się skończyła wojna, zaczęli robić z tego po prostu biznes. Najlepszą książką jest książka Finkelsteina, Przedsiębiorstwo Holokaust, Żyda z Ameryki, który opisał całe te historie machlorki. Ja sama doświadczyłam tego idiotyzmu Żydów amerykańskich, tej bezczelności, przypisywania sobie kłamstw i wszystkiego, co tylko można. Bo pisząc książkę o dzieciach żydowskich ratowanych w klasztorach, przyszedł moment, że okazało się, że po wojnie ktoś te dzieci, jakieś organizacje żydowskie, te dzieci z klasztorów odbierały. No więc tropem doszłam do Fundacji Tensera w Nowym Jorku. Ku mojemu zaskoczeniu odkryłam, że Fundacja Tensera, która w nazwie ma Fundacja Tensera dla ratowania dzieci żydowskich, powstała, proszę Państwa, w 1946 roku. Czyli wtedy, kiedy wszystkie dzieci, jakie można było w Europie uratować, żydowskie, zostały uratowane. Ja w jednej z książek opisuję to, zresztą polemizując z Grossem, pamiętam, byłam na stypendium Piłsudskiego, Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku w 1987 roku. Godziny przy winie przesiedziałam z profesorem Dobroszyckim, Żydem z Łodzi, zresztą świetnym historykiem, który całą masę dokumentów opublikował z komentarzem. I profesor Dobroszycki prosił mnie: Pani Ewa, niech Pani tego rozdziału, bo ja ostatni rozdział mojej książki jest odbieranie dzieci żydowskich. I Dobroszycki prosił mnie: Pani Ewa, niech Pani nie pisze tego rozdziału. Żydzi Panią zeżrą. Powiedziałam: trudno, zeżrą, ale ja nie mogę jako historyk nie napisać o tym.
No i napisałam o tej fundacji Tensera, nawet przejechałam się, bo archiwa fundacji Tensera, czyli tej fundacji, która ratowała dzieci żydowskie, amerykańskiej fundacji, powstało, powtarzam, w 1946 roku. Przejechałam się nawet na górę Manhattanu do Uniwersytetu, Yeshiva University na górze Manhattanu, do archiwum, gdzie mi, napisałam to zresztą w książce w polskiej i w angielskiej, odpowiedziano mi, że do archiwum mnie nie wpuszczą, bo po prostu no, gojów nie wpuszczają do takich dokumentów. Ale to jest właśnie postawa amerykańskich Żydów, którzy w 1946 roku zakładają fundację dla ratowania dzieci żydowskich. Czy nie zrobili w czasie wojny nic, żeby można było uratować. A dziś krzyczą i chcą zakrzyczeć swój własny wstyd za swoją postawę, bo inaczej tego nie można odebrać. No właśnie chciałam zapytać o ten krzyk, a głównie on sprowadza się do tego, takiego retorycznego pytania, dlaczego Polacy nie zrobili więcej dla ratowania polskich Żydów? To jest to, co najczęściej rozbrzmiewa. Proszę Państwa, to w ogóle jest najgłupsze pytanie, jakie Żydzi w ogóle mają odwagę to zadawać, to się bardzo dobrze na to odpowiedział jeden z angielskich profesorów na to pytanie, dlaczego Polacy za mało nadstawiali głowy dla Żydów. To jest pytanie, dlaczego Żydzi nie ratowali Polaków. Także to, aczkolwiek Żydzi na cały świat krzyczą o tym. Może taką najbardziej znamienną odpowiedzią, bo no ja należę do pokolenia powojennego, ja mogę się wypowiadać jako historyk, natomiast jako człowiek zaangażowany, istniejący w tam, funkcjonujący w tamtych czasach, to w książkach moich też przywołuję odpowiedź profesora Władysława Bartoszewskiego. No, to też muszę dygresję zrobić, dlaczego używam i nazywam profesora Bartoszewskiego profesorem. Dlatego, że proszę Państwa, aczkolwiek profesor Bartoszewski nie ma tytułu naukowego i profesorem uniwersyteckim nie jest, to przyszedł z wykładami na KUL, kiedy ja byłam na bodajże na drugim albo trzecim roku i jego wykłady cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego że nie patrzmy na profesora oczami roku 2013, a był rok 72, 3. I nagle na KUL, na Katolicki Uniwersytet, przed facet, który nie cenzuruje historii, mówi interesująco i jest kopalnią wiedzy. Więc mój rok dokładnie zaczął go nazywać na drugim wykładzie pani profesorze. Profesor Bartoszewski się oburzył, ochrzanił nas, powiedział, że jeśli mamy tytułomanię, to możemy go tytułować redaktorem ewentualnie. To pamiętam ten gest, na co oczywiście Smerkacze, studenci są złośliwi i od tego dnia nikt inaczej nie powiedział na Bartoszewskiego jak profesor. Więc mogę powiedzieć, że mój rok historii nadał mu tytuł profesora i niech dla mnie tak już zostanie. I mogę powiedzieć, że też cokolwiek jako stary człowiek wszystkie głupstwa robi, to był i zostaje dla mnie mistrzem w temacie żydowskim, bo możecie Państwo sobie wyobrazić, że od 30 lat, jak to ktoś dobrze określił, chodzę po linie. I tym człowiekiem, który mnie nauczył, że zawsze mówię, Panie Bo, z Żydami trzeba rozmawiać ostro, prawdziwie, ale konkretnie. Dlatego ja nigdy nie obrażam Żydów. Ja mówię im bolesną prawdę, oni się mogą wkurzać na to, ale rozmawiam z nimi po partnersku i to jest szkoła Bartoszewskiego. Teraz wracając do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy nie ratowali, więcej nie poświęcali się dla ratowania Żydów, czy w tym stylu pytania, które zawsze w każdej sytuacji spotkań z Żydami padają. To cytuję to w książkach i zawsze mówię do znudzenia sytuację z 80. Duża konferencja polsko-żydowska na Uniwersytecie w Jerozolimie. Aula pełna ludzi, no różni dyskutanci i nagle oczywiście w pewnym momencie, bo to jest norma z sali, podnoszą się głosy żydowskie
a wyście Polacy za mało ratowali, za mało poświęcali się dla ratowania Żydów. I wtedy profesor Bartoszewski, młodszy o 25 lat, więc z większą energią, zerwał się. Gdzieś to jest zarejestrowane kamerą, ta wypowiedź, i leży w archiwum w uniwersytecie. Zerwał się i z właściwą energią powiedział, o co chodzi, przepraszam, zrobić wszystko dla Żydów, to znaczyło umrzeć. Ja ratowałem Żydów, ale żyję. Ja nie zrobiłam wszystkiego Żydom, dla Żydów. No i dał Żydom odpowiedź na to pytanie. W zasadzie na tamtej konferencji więcej Żydzi do tematu nie wrócili. Także dlaczego uważają Żydzi, że my powinniśmy umrzeć dla nich? Nie wiem, to jest problem może taki, że na głupotę i na przyczynę głupoty nie znajdujemy odpowiedzi. Nie można określić głupoty. Bo trzeba być, też znowu nie mówiąc to, nie myślę o wszystkich Żydach, bo proszę Państwa, w źródłach z czasów wojny jest wiele sytuacji takich, że Żydzi odmawiają zgody na ratowanie ich życia, dlatego że mówili, ja nie mogę wymagać od ciebie tego, żebyś ty ryzykował życiem swojej rodziny. Ja nie zasługuję na to. Nie pozwalali się ratować. To też jest bardzo, to nie jest tak, że wszyscy Żydzi chcieli, przynajmniej ci w tych latach zagłady, żeby Polacy narażali dla nich życie. Nie. Oni mówili, ja bym dla ciebie tego nie zrobił, ja nie mogę wymagać. Na myśl, że za mnie zapłacisz życiem ty i twoja córka i twój syn, ja szli do gazu po prostu. Także tak, pamiętajmy też o tym, że mówiąc o Żydach w każdej epoce, czy średniowieczu, czy dziś, nie możemy mieć na myśli jednorodnego, jednolitego narodu. Naprawdę, wśród Żydów, to oddaję tytuł jednej z moich książek, Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie. Wśród Żydów spotkałam ostatnich Łotrów i ludzi naprawdę wspaniałych. Więc pracując nad tym tematem, i też Państwa proszę, myśląc w kategoriach Polacy, Żydzi, pamiętajmy o takim, o jednym z przykazań Jana Pawła II. Antysemityzm jest grzechem. Nie wolno nam być antysemitami. Mamy obowiązek szukać, badać historię i pokazywać ją taką, jaka ona była. Bolesna dla Polaków, bolesna dla Żydów, ale nie mamy prawa być antysemitami. Do antysemityzmu może za chwilę jeszcze, bo to temat taki najbardziej trudny i wydaje się, że powinien być zwieńczeniem tej rozmowy. Natomiast chciałabym nawiązać jeszcze do myśli wcześniejszej, związanej z podwójnymi standardami. Otóż wspominała Pani wcześniej o takim rysie światopoglądu żydowskiego, który zabraniał narażać własne życie. To była w momencie, kiedy pojawia się ta scena z nasłuchiwaniem płaczu dziecka pod oknami. To był ten moment, w którym nie podejmuje się decyzji o poświęceniu siebie dla ratowania nawet żydowskiego dziecka. Tutaj natomiast, i to jest opisane w religii żydowskiej jako wymóg religijny. Natomiast tu pojawia się oczekiwanie wobec nacji sąsiadów, Polaków, dokładnie przeciwne. Jak my sobie z tym mamy dawać radę i co naprawdę u podłoża tego myślenia żydowskiego, co stanowi podłoże, to światopoglądowe podłoże takiego widzenia. Państwa, w ogóle chciałabym powiedzieć jedno, że my jako Polacy nie musimy sobie z niczym dawać rady, my nie mamy problemu, to nie jest nasz problem. Problemem jest zakłamanie historii, bo tak naprawdę, wracając właśnie do relatywizmu, czyli różnego traktowania różnej miary do tej samej rzeczy, to jest właśnie to klasyczny przykład. Żydzi krzyczą na świecie, że Polacy za mało ratowali, Polacy. Ale tu zawsze wracam do tej sytuacji, o której mówiłam
Marysia, która powiedziała, a to poszukaj, dlaczego żaden Polak by nie przetrwał. Właśnie. Więc szukałam, sięgnęłam do żydowskiej tradycji, kultury, religii i wszystkiego tego, co naród stanowi. I proszę Państwa, może największym takim moim odkryciem w tej książce i to, co sobie jasno uświadomiłam, to jest kolejny błąd, który popełniają od lewej do prawej i historycy, i teolodzy, i wszyscy mówią o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Nie ma takiej, proszę Państwa. Jeśli weźmiemy cywilizację, pojęcie cywilizacji jako kanon norm, zachowań wypływających z kultury, z religii, z tego wszystkiego, to nigdy nie było i nie będzie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Dlatego, że jeśli weźmiemy te właśnie normy moralne, religijne, kanon, zestaw taki cywilizacyjny, to zasadnicza sprawa i może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego bardzo trudno nam było się przez te 1000 lat porozumieć z Żydami. Może dlatego, że trudno jest i dziś się porozumieć, bo mamy w tej sferze takiej czysto ludzkiej przede wszystkim zupełnie różne normy. I powiem tak, jeśli nie trzeba być człowiekiem wykształconym, nie trzeba być każdy od małego Polak, Francuz, Anglik, Szwed, Szwajcar, Włoch, Amerykanin wie, że zasada trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego obowiązuje nas, naszą cywilizację, od kiedy w ogóle ludzka pamięć sięga. I objawia się to w tym, że w wypadku niebezpieczeństwa, no dziś współcześnie to nie statek, to pierwsze szalupy są dla dzieci, dla kobiet, ostatnie dla kapitana, choć jeden Włoch znalazł się, który inaczej postąpił, ale na przestrzeni dziejów on był jeden. W średniowieczu, jak wróg napadał na gród, mężczyźni brali miecze, szli na mury czy pod płoty i się bronili, a do środka szły kobiety, starcy, dzieci, prawda? Taka była zasada. To, co różni tę, to jest nasza cywilizacja, to jest cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, zbudowana już nie wnikajmy na czym, na pewno na normach zachodniego chrześcijaństwa. Jeśli spojrzymy na cywilizację żydowską, bo trzeba mówić o cywilizacji żydowskiej, to te podstawowe normy są, proszę Państwa, zupełnie inne. W II wieku naszej ery, po powstaniu Bar Kochby, zostało sformułowane prawo, które nazywa się Kiddush Hashem, śmierć w obronie tam najważniejszych przykazań, ale jednocześnie przez całą teologię żydowską, przez całą tradycję religijną i powstałe na tej bazie prawo, przewija się myśl bardzo obowiązująca w czasie II wojny światowej, która nakazuje, to nie myśl, tylko nakaz religijno-prawny, nakazuje Żydowi ratować swoje własne życie. Ratować życie, co jest dla przedstawiciela cywilizacji zachodniej nie do pomyślenia. Ja mam ratować życie, mogę ratować życie i mam obowiązek ratować swoje życie kosztem moich dzieci, mojej matki, ojca, sąsiada i kogokolwiek. W związku z tym, w sytuacji, kiedy Polaków oskarża się, że za mało umierali dla ratowania Żydów, wobec swojej nacji, swojego narodu żydowskiego, stosuje się tę miarę religii, tradycji, prawa żydowskiego. Żydzie, przedstawicielu narodu żydowskiego, masz obowiązek ratować siebie. W związku z tym wszystkie te sytuacje w źródłach żydowskich dotyczących II wojny światowej stają się jasne. Staje się jasne, dlaczego kronikarz Ningelblum nie ratował tego umierającego dzieciątka pod jego oknami. Dlaczego przedstawiciele getta żydowskiego w 1942 nie myśleli o ratowaniu dzieci żydowskiej i machnęli ręką na propozycję Kościoła. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, ten relatywizm i to, ja już nie chcę używać ostrych słów, ale przez dziesiątki lat, jak od zakończenia wojny, wykrzykuje się na świat, że Polacy antysemici za mało ratowali. A jednocześnie, proszę Państwa, w tej książce znalazłam
To też dzięki pomocy Żydów, których nazwisk nie wymieniam, w Knesecie w 1950 roku, jednym słowem mówiąc, wyszło w Izraelu prawo w 1950, czyli 2 lata po powstaniu państwa Izrael, ustanowione zostało prawo, na mocy którego wszyscy ci, o których mówiłam ci, policjanci, przedstawicieli Judenratu, Żydzi, którym mordowali swój naród, jeśli trafili do sądu, to z sądu wychodzili wolni, jeśli w sądzie oświadczyli na przykład: tak, jestem winien śmierci 1000–2500 Żydów, ale zrobiłem to, żeby ratować swoje własne życie. I taki Żyd wychodził wolny z sądu. Od czasu wojny, proszę Państwa, Izrael, jedyne państwo żydowskie na świecie, które mógłby to uczynić, nie osądził żadnego Żyda za to, że swoich braci posłał na śmierć. Więc jeśli patrzymy na lata II wojny światowej, to napisałem w książce, to umówmy się, że albo stosujemy normy zachodniej cywilizacji, czyli nasze normy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, i wtedy wsadzamy do więzień wszystkich tych Żydów, którzy mordowali swoich braci, albo przyjmujemy normy żydowskie, ale obejmujemy nimi również Polaków i mówimy: dajcie nam święty spokój. My, Polacy, mieliśmy przede wszystkim obowiązek ratować swoje własne życie. Koniec, kropka. I wszelkie pretensje do Polski, mam nadzieję, jeśli upowszechnimy tę wiedzę, muszą ustać. Jeśli ja w to wierzę, jeśli nie dziś, to za 10 lat. Na razie ta książka jest przetłumaczona na angielski spotyka się z dużym odezwem pozytywnym w środowiskach amerykańskich. Bo Amerykanie bardzo rozumieją tę naszą sytuację. Po pierwsze, nieuczestniczenia w walce o wolność państwa polskiego, i po drugie, te dwie normy, którymi ten relatywizm żydowski, bo trzeba tu powiedzieć po imieniu rzecz, że jest to relatywizm żydowski, który dla swojego narodu stosuje inne normy i według innego ocenia naród polski, w tym wypadku inne narody. I pora z tym skończyć. Ja w swojej książce, w rozdziałach Poza granicą Solidarności Żydowskiej, Poza granicą Solidarności Polaków, rozliczam i Żydów, i Polaków według tych kryteriów, o których wspomniałam, Jaspersa. I proszę Państwa, naprawdę muszę powiedzieć, że najlepszą recenzją mojej książki, jaką usłyszałam, jeden z starszy pan mecenas powiedział: panie, bo ta książka wyprostowała mi kręgosłup. Ja, proszę Państwa, powiem Państwu, że mnie samej, ja napisałam ją po to, żeby wiedzieć, jak naprawdę było, bo jako historyk szukam odpowiedzi, i odkrywając te różne rzeczy, mogę powiedzieć, i powtarzam to w książce, my nie jesteśmy, Polacy nie jesteśmy narodem świętych. Mamy, z czasów wojny mieliśmy też masę grzechów na sumieniu, mówię en bloc o narodzie, ale naprawdę nie mamy powodu do wstydu. Możemy chodzić wyprostowani, bo jeśli popatrzeć na Kościół, Kościół zachował się wspaniale w II wojnie wobec zakłady Żydów. Jeśli chodzi o organizację podziemnej, polskie państwo podziemne, Polska była jedynym krajem, w którym powstała Rada Pomocy Żydom i gdzie organizacje konspiratycyjne i rząd na uchodźstwie tych Żydów ratował na ile można było, na ile się dało. Jeśli zważyć, ile osób indywidualni Polacy uratowali, to naprawdę jest wspaniała karta. I chciałabym, żebyście Państwo przeczytali tę książkę i wyprostowali kręgosłupy. Nie poddawali się tej obrzydliwej, podejmowanej również przez nasz rząd kampanii szkalowania i skundlenia Polaków, bo film Pokłosie, który nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną, był finansowany oczywiście w 50% przez Rosjan, ale w jakimś procentach przez Instytut Sztuki Filmowej Polski, czyli z moich podatków również.
Nawiązując jeszcze do tego, do kwestii relatywizmu, no niestety z tym naszym polskim kręgosłupem, mocno przygiętym i mocno pokornym, jest bardzo źle. Dlatego, że tak naprawdę problem dotyczy nie tylko relacji pomiędzy Polakami i Żydami i wmawiania nam naszych niegodnych postaw, ale krzyżują się tutaj tak naprawdę problemy związane z siecią państw uwikłanych w kwestie II wojny światowej. I teraz wprost pytanie, dlaczego Żydzi nie protestują, kiedy mówi się o polskich obozach koncentracyjnych? Dlaczego inne standardy są przykładane wobec postaw, pomijam już Niemców, nie nazistów, ale Niemców, ale także Francuzów, Holendrów, a Polaków właśnie? Ta wielopłaszczyznowość relatywizmu i właściwie no niesprawiedliwości historycznej tutaj jest posunięta do potęgi entej. Chciałabym przywołać także cytat z Boasa Evrona, na którego powołuje się pani w swojej książce, pisarza izraelskiego, który powiedział, iż celem nie jest poznanie, celem historyka nie jest poznanie przeszłości, tylko manipulowanie teraźniejszością. Krótko mówiąc, tak naprawdę, kto kim manipuluje w tej chwili i w jakim celu? Mowa była o pokłosiu, ale to tylko czubek tej wielkiej góry lodowej, wydaje się. Evron, ten Żyd, powiedział, że to nie historycy, tylko że władze w Izraelu po prostu manipulują historią. No, proszę Państwa, to tak to jest, że właściwie tu jesteśmy bezsilni. Od kiedy ludzka pamięć sięga i ludzie nauczyli się pisać i gadać, to właściwie próbują wykorzystać tę historię do swoich celów, Izrael do swoich celów, inne państwa i środowiska do swoich, władze obecne, nie wiem do jakich, ale też do swoich. Jeśli chodzi o to, to też no, musimy, ja jestem daleka od tego, żeby popadać w jakieś takie larum wielkie. No, proszę Państwa, sytuacja Polski była jaka była, każdy wie. Do 1989 roku nie byliśmy samodzielnym państwem. Od zakończenia wojny do roku, do końca 80. lat temat badania historyczne były w Polsce zakazane. Nie prowadziło się tych badań, nie wolno było publikować i głos mieli w tym wypadku no, Żydzi amerykańscy czy ludzie z fantazją, którzy wylądowali w Izraelu, często będąc policjantami żydowskimi, prawda? Więc oni nam tę opinię na świecie urabiali, a my nie mieliśmy wpływu. Ja jeszcze pierwszy artykuł mój na temat dzieci żydowskich ratowanych w klasztorach w 1985 roku opublikowałam w podziemiu, bo tego nie wolno było publikować. Czyli tak naprawdę to my mamy swobodę badań historycznych nad tematem no, 25 lat. To jest mało, żeby odrobić to, a przez te 50 blisko lat, 40 lat do zakończenia wojny, głos mieli, że tak powiem, oszuści. To skala oszustw, broń Boże, nie chcę powiedzieć o wszystkich Żydach, ale niektórych Żydów jest po prostu porażająca. No nie dalej jak wiosną tego roku, w koniec kwietnia, początek maja, przyjechał do mnie reżyser filmowy, filmów dokumentalnych, Szwajcar, Rolando B, wszystko jedno, nie pamiętam nazwiska, a rzecz sięga właśnie początku lat 90. Bo już wyszła moja pierwsza książka o dzieciach żydowskich w klasztorach i może był rok 92, 3, przyjechał do mojego domu Benjamin Wilkomirski, przedstawił się jako Żyd uratowany jako dziecko w Polsce i zaczął opowiadać historie jakieś bardzo dziwne. I ja dobrze zresztą wyczułem, że on chce napisać wspomnienia, on chce napisać książkę. I szukał u mnie jako u historyka poparcia swoich bredni i bajek. Więc ja mu powiedziałam, że pan kłamie, pan tam nie był, pan tego nie przeżył. Jeśli pan chce, to proszę napisać książkę, ale ja nie pozwalam,
używać mojego nazwiska. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym wszystkim. No doszło do sytuacji dość ostrej, kiedy musiałam tego Wilkomirskiego po prostu wyrzucić z domu. No i rok może 97, 8, trzeba by to sprawdzić dokładnie, Benjamin Wilkomirski opublikował jednak swoje wspomnienia. Po angielsku i po hebrajsku. I zrobił wielką furorę w Izraelu, zobaczył, zarobił dużo pieniędzy, media wszystkie nim się interesowały i tak dalej, bo Benjamin Wilkomirski tajta. Minęły następne 3-4 lata i nagle ukazała się publikacja młodego historyka szwajcarskiego, niezwiązanego w ogóle z Żydami, który zdemaskował kłamstwo Benjamina Netanyahu. Wilkomirskiego. Zdemaskował kłamstwo Wilkomirskiego. Dalszy ciąg historii jest taki, że Szwajcar pochodzenia włoskiego, reżyser Rolando, postanowił zrobić film dokumentalny. No i przyjechał do mnie i ja w tym filmie mówię o tym zdarzeniu. Czyli ten film od razu zapowiada, jeśli Rolando zrobi ten film, skończy. Dobrze by było, żeby Polska, środowiska w Polsce i powinny to robić, to powinno być z urzędu, rząd powinien takie filmy puszczać na świat i pokazywać w Polsce. Jako przykład po prostu fałszerstw żydowskich. I na to pytanie szuka Szwajcar właśnie Rolando odpowiedzi. Dlaczego Wilkomirski to zrobił? Dlaczego? A możecie Państwo sobie wyobrazić, ile między rokiem 1944 a 1989 tyle tego rodzaju bajek było puszczonych w świat przez Żydów, którzy ocaleli w Polsce, Żydów, którzy mieszkali w Ameryce, czy przez kogo jeszcze nie wiadomo. Okazuje się, że jak Rolando mi tłumaczył, Wilkomirski być może postanowił zrobić biznes na swoim życiu, bo rzeczywiście jego rodzice miało około 40 lat, jak się okazało, że on jest dzieckiem adoptowanym. W rodzinie żydowskiej. Ojciec, jak się okazało, przybrany, a jak się okazało, przybrana matka umarł, więc dostał dokumenty od adwokata i postanowił wymyślić historię, że był uratowany w Polsce, ble, 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 ble. Całą historię wymyślił, a był z wykształcenia historykiem. Uważał, że to mu przejdzie. Wydał książki, zarobił pieniądze, stał się człowiekiem znanym, medialnym. Wszyscy go hołubili, że to dzieciątko żydowskie uratowane gdzieś w strasznych warunkach w Polsce. Tylko w tym wszystkim jest zero prawdy. I powtarzam, to nie ma co popadać w jakieś... To się zdarza, takie kłamstwa się zdarzają od starożytności. My Polacy po prostu, no szkoda tylko, że rząd, bo to powinna być z urzędu sprawa odkłamywania tej historii, tych bredni, które o nas wypowiadają. A rząd, no ja mówię łagodnie, rząd i ekipy rządzące są po prostu... No niedouczeni, proszę Państwa. No taka jest prawda. Ja nie mówię to z wybaczeniem, bo jeśli ktoś jest konsulem, czy zajmuje stanowisko ministra takiego czy owakiego, to on nie może być niedouczony. On powinien być kompetentny. No ale no też dlatego robimy co możemy, żeby przeciwdziałać temu wszystkiemu. I róbmy swoje, myślę, że za 20 lat, a tak jak zaporę udało się ocalić, tak i tu wszystko odkręcimy, bo fakty są faktami. Tak? Fakty są faktami, a fakty są takie, że eskalacja tak naprawdę antypolskich sygnałów jest coraz większa. To nie jest tak, że od 1989 roku zbliżamy się już w tej chwili do ideału, ponieważ to w czasie właśnie tych ostatnich lat powstała ucieczka z Sobiboru, zakłamana, powstały pozycje... Ucieczka z Sobiboru to powstała w 80-tych latach. W 80-tych latach. No to powiedzmy, nie została dostatecznie zdementowana w latach 90-tych, co jest faktem, bo nie została zdementowana tak naprawdę i nie została. A no właśnie. Tak samo ostatni film, który jeśli chodzi o działania, polskie działania, sankcjonujące antypolskie działanie innych, no to przykładem najświeższym są nasze matki, nasi ojcowie, wyemitowani przez telewizję publiczną polską z naszych
właśnie podatków, film, który szkaluje dobre imię Armii Krajowej jako prześladowcę. Nie ma sposobu, jak zmienić rząd, po prostu. Dla mnie największą obawą jest to, że historii tak naprawdę w tej chwili nie piszą historycy. Historie piszą filmowcy, piszą ludzie mediów, piszą dziennikarze, publicyści, wydają książki, które nie są książkami historycznymi, co bardzo często pani powtarza, że książki Grossa na przykład to nie są książki historyka, ale jednak tworzą historię tu i teraz. I teraz jakie metody można temu przeciwstawić? Czy nie powinno być tak, że pani jako historyk powinna zostać publicystką i na bieżąco angażować się w to wszystko, co obserwujemy, wówczas ta skuteczność byłaby większa niż publikowanie bardzo nisko nakładowych pozycji. Przepraszam, że tak wprost, ale śmiem postulować. Zgadzam się, że na ile mogę, to staram się publikować właśnie w gazetach artykuły, czy żeby ta wiedza w Polsce i w Stanach Zjednoczonych po prostu była szersza. Co do właśnie skuteczności tej propagandy, to bardzo dużo szumu robi, tak. I to jest uciążliwe, ale to po latach zostaje z tego nic. Ja powiem Państwu sytuację w 93 roku, albo czwartym, nie wiem, w Princeton miałam wykład, był referat. Miałam referat w gronie już naukowców. Był z Polski jeden profesor, nie pomnę, tam z Warszawy. Było dwóch Żydów, a reszta to byli profesorowie z amerykańskich uniwersytetów, tu w korzeniach nawet nie katolickich, tylko bardziej prawosławnych. Jak ja powiedziałam o dzieciach żydowskich ratowanych w Polsce, o tym, że Polacy ratowali Żydów, ryzykując życie, to się zrobiło zamieszanie. Ja pamiętam wtedy Judyta Kastenberg, Żydówka, profesor, uświadomiła mnie i poparła mnie i oni z wielkim to stawia sprawę w zupełnie innym świetle. Czyli ta wiedza historyczna, tu jednak jestem takim tradycjonalistką, musi najpierw dotrzeć do uniwersytetów, a potem przejść na media, dlatego że media siłą rzeczy dziś to, jutro to poruszają się po takiej płynnej płaszczyźnie. Natomiast jak się zrobi dobre badania, to one zaowocują. Trzeba może trochę czasu, trochę cierpliwości, ale tu jestem pewna, że kiedyś to się skończy. A doszukiwanie się przyczyn, dla których krzyczy się na świat o polskim antysemityzmie, o tych wszystkich bzdurach. No to powtarzam, ja jednak sprowadzam to do głupoty, bo mnie osobiście nie obraża, jak mi tam ktoś mówi, że Polacy to antysemici, że ja jestem antysemitką. No i dobrze, mogę nie lubić Żydów, kto mi to broni? Czy to grzech? Ja nikomu nic złego nie zrobiłam, a mogę nie lubić Żydów. Choć w ogóle to jest nieprawda i być antysemitką, co do tego, nie bądźmy tacy drażliwi, niech sobie gadają. No nie, nie, robimy swoje po prostu. Robimy swoje, ale nie tylko gadają. Przykładem jest choćby pani ostatni list w obronie profesora Krzysztofa Jasiewicza. Tu mamy przykład akademika, Polska Akademia Nauk, może nie jest to uniwersytet, o którym było przed chwilą, ale człowieka, który właśnie robił rzetelną, spokojną, naukową robotę, no i już nie zajmuje tego stanowiska, które zajmuje. No to proszę Państwa, wchodzimy w zupełnie inny rodzaj rozmowy. Trzeba by się zastanowić nad kondycją nauki polskiej, bo ja w tym artykule, który napisałam, zaproponowałam, żeby rozwiązać sekcję historii Polskiej Akademii Nauk, bo to jest niedopuszczalne, proszę Państwa, to co zrobili, zwalniając profesora Krzysztofa Jasiewicza. To znaczy, że w sekcji historii Polskiej Akademii Nauk nie ma fachowców, bo każdy fachowiec, historyk wiedziałby, że to co powiedział Jasiewicz ma podbudowę w źródłach. Jeśli oni tego nie wiedzą, no ale zastanawiając się nad kondycją polskiej nauki, czy nawet uniwersytetów, powiedziałabym,
tu się zgadzam ze starą profesor pediatrii, która moje dzieci prowadziła starsze, która powiedziała, że no niestety na stanowiska za czasów komunizmu w szpitalach i w karierze naukowej kto przychodził? Ten, kto miał dobre plecy, wujka, ojca w komitecie partii. I być może jest to wynik, że w tych sekcjach, w tych placówkach Polskiej Akademii Nauk nie siedzą fachowcy, tylko kumoczy pierwszych sekretarzy, którzy dziś tytułują się profesorami. I myślę, że to nie tylko kwestia panu, tylko w ogóle państwowych uniwersytetów. I oni są po prostu, no taki profesor Marcin Kula, przecież który, ja w jednej z książek udowadniam mu proste błędy badawcze historyków. Rzetelny historyk takich głupot nie pisze i nie mówi. Więc, a on został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Kto go promował? Kto go tam wciągnął? Jakim sposobem człowiek z tytułem profesorskim popełnia kardynalne błędy w rzemiośle historycznym? Więc to bardziej tego dotykamy, tej kondycji uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk. I myślę, że z tym Polska jeszcze będzie się borykać jakiś czas, nie wiem, kogo ci ludzie ówcześni profesorowie wychowają, może też takich miłków dochodzą mi słuchy, że doktorat kosztuje dziś 10 tysięcy, a habilitacja 20, proszę Państwa. O czym my mówimy? W jakim świecie żyjemy? Także tu nie jest tylko problem profesora Jasiewicza i tych badań, tylko ogólnie i w ramach tego, tej kondycji nauki polskiej, również nauki historii, mieści się problem profesora Jasiewicza. Bo powtarzam raz jeszcze, to jest kardynalny błąd, żeby i tylko nieuk mógł odwołać go za to, że rzekomo powiedział nieprawdę. Akurat on z źródła znał i powiedział prawdę. To oni mieli obowiązek, ale wycofali się z prokuratury po prostu. Jednak, bo nie było podstaw. To mówię, to dotykamy tu problemu kondycji państwa polskiego i kondycji nauki historycznej i wszelkich innych nauk w Polsce. Ale to już czasu nie starczy. Ja zresztą nie jestem od tego specem. Ja, ponieważ tę kondycję widzę, to od lat uprawiam właśnie całe życie swoją własną drogę naukową. Wolnego strzelca, jest to trudniejsze, ale daj mi swobodę, robię badania, publikuję, nie muszę być poprawna politycznie, nie muszę w ogóle nikomu się spowiadać z tego, co robię. Publikuję książki i dotychczas nie znalazł się nikt, kto obaliłby tezy moje postawione w książce Poza granicą Solidarności. To w takim razie na koniec naszej rozmowy może poprosimy o radę. W jaki sposób jako publicyści, dziennikarze, młodzi historycy mamy się zachowywać, ażeby uniknąć podejrzenia o antysemityzm? Bowiem stawiam tezę, że w Polsce antysemityzmu nie ma, jest tylko sterowane podtrzymywanie mitu o antysemityzmie. Więc ażeby udało się ten mit obalić, to co mamy robić? Ja to powiem słowami Młynarskiego. Róbmy swoje, po prostu. Badajmy, pokazujmy tę historię. Antysemityzm jest to idiotyczne hasło, umrze śmiercią naturalną. Zawsze w takich wypadkach przychodzi mi na myśl zapiski właśnie z Ringelbluma z czasów wojny, bo ten antysemityzm polski to właściwie jest kwestia wymyślona w okolicach końca I wojny światowej, bo nie chcieliśmy dać Żydom autonomii, no to zaczęli na świecie krzyczeć, że Polacy to antysemityci, to trzeba by zrobić badania oddzielnie nad antysemityzmem polskim i bardziej
tych głupstwach, które o nas mówią. Więc wracając do Lindelbluma, to zapisał, że jest rok 41 w getcie, zima, głodno. Icek śpi na kanapie i Rywka go budzi. Wstawaj. Icek mówi: Rywka, ale dlaczego mnie budzisz? Miałem taki piękny sen. A jaki, Icek, miałeś sen? No, że krzyczeli: kupuj, nie kupują Żyda i Mycki z głowy coś tamtego. Polacy wrócili. Przepraszam, zwykle zepsułam kawał. Że krzyczą: nie kupują Żyda i Mycki z głów zrywają. No to czego to się Icek cieszy? No jak to, Rywkiem? Polacy wrócili. Wrócił polski antysemityzm. My, ten nasz polski antysemityzm jest po prostu, też powiem, że jest wredny, dlatego że słowami to my potrafimy wobec Żydów dużo. Ale tak jak Dobroczyński, z którym robiłam kiedyś wywiad, zapomniana postać, a w zasadzie bez niego nie byłoby Sendlerowa, nie uratowałaby prawie żadnego dziecka. No ale o Dobroczyńskim się nie mówi, bo on był Endek. No i zapytałam go o antysemityzm, czy on jest antysemitą. I to jest opublikowane w mojej książce. On powiedział: tak, jestem antysemitą i byłem zawsze antysemitą, tą na tle ekonomicznym. Ale mój antysemityzm nigdy nie sięgał żydowskiego gardła. Więc można to rozciągnąć na polski antysemityzm. Rzeczywiście na sytuację polityczną w czasach zaborów, na ten rok 19, kiedy Żydzi chcieli autonomii, nałożył się antysemityzm ekonomiczny, bo wtedy, kiedy Polacy już mogli, szlachta polska, to widać zresztą świetnie też w filmie Ziemia obiecana, kiedy Polacy zaczynają rwać się do biznesu, to wszystkie miejsca są obsadzone przez Żydów. I to dwudziestolecie międzywojenne to jest walka o stanowiska adwokatów, miejsca w szpitalach dla lekarzy, ale też o biznes, o warzywnik Polaka i warzywnik Żyda. Więc w sensie ekonomicznym ta walka była, ten antysemityzm był, ale na Boga on nie miał nic wspólnego z antysemityzmem w stylu rasistowskich Niemiec. Także to trzeba umieć rozróżnić. I te wszystkie oskarżenia w stosunku do Polaków są bzdurą, bo przytyk nasz, gdzieś tam paru Żydków i paru Polaczyszków popiło na kije, kogoś zastrzeli. To jest nic w porównaniu z tym, co naprawdę działo się w innych krajach, w Niemczech w tym czasie. Także to wszystko jest, to Żydzi się oburzają na mówienie o antysemityzmie polskim. Także trzymajmy się tych Żydów, róbmy swoje, róbmy badania, piszmy, mówmy. Umrze śmiercią naturalną każde kłamstwo.